Wow. Lucifer. Lucyfer w ciele. Czy wiesz, ilu dziennikarzy dałoby się zabić? Czekaj, prawdopodobnie wiesz. Po pierwsze, chciałbym podziękować Ci za wyrażenie zgody na ten wywiad, ponieważ wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą. Tak, zazwyczaj wolę się nie wychylać, ale pomyślałem, że skoro i tak już jestem na szlaku mojej kampanii, to czemu nie? Okej. Na początek porozmawiajmy o Twoich rządach. Masz za sobą dość długą karierę. Co przypisujesz swojemu sukcesowi i popularności? Och, to proste. Każde pokolenie jest takie samo. Odwołuję się do ich pożądania i ego. Oferuję wszelki seks, bogactwo i sławę, jakich człowiek może zapragnąć. Rób co chcesz, to hasło mojej kampanii od samego początku. Nie zmieniła się także platforma mojej kampanii. Co pokolenie poruszam te same trzy kwestie. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Okej. Kiedy mówisz o pożądliwości ciała, co dokładnie masz na myśli? Nie żartuj. Co mam na myśli? Czy to nie oczywiste? Po prostu wykorzystuję wrodzone ludzkie pragnienia cielesne przeciwko nim. A ponieważ pożądanie seksualne wydaje się być najpotężniejsze, zwykle z niego korzystam. To nie ja stworzyłem seks, jednak muszę przyznać, że wykonałem mistrzowską robotę w jego wypaczeniu. Weźmy na przykład pornografię. Powinieneś dużo wiedzieć na ten temat, Iwan. Czy nie byłeś uzależniony od porno? Ten wywiad jest o tobie, nie o mnie. Może wróćmy do tematu. Okej, na czym to ja skończyłem? A tak. To, co ja robię, to stopniowe uzależnianie kogoś od pornografii. I kiedy pożądanie już w pełni się rozpali i kiedy on lub ona nie mogą się już dłużej powstrzymywać, zwykle szukają okazji, by odegrać na kimś swoje fantazje. I czasami tym kimś jest dziecko. I teraz mój plan działa idealnie. To maltretowane dziecko ostatecznie zwróci się ku rozwiązłemu życiu w perwersji. I to jest najlepsze. Wiele z tych wykorzystywanych dziewcząt trafia później do branży pornograficznej. Czyż to nie jest ironią? Drugą rzeczą, o której wspomniałeś, jak sądzę, była pożądliwość ciała, pożądliwość oczu. Możesz to rozwinąć? Ludzie nigdy nie są nasyceni. Zawsze pragniecie więcej. Większy dom, większy samochód, więcej pieniędzy, więcej władzy. Lista leci dalej i dalej. Po prostu przejmuję ich naturalne, ambitne pragnienia, wypaczam je i wykorzystuję przeciwko nim, by ich zniszczyć. Moim planem jest pozwolić im, by nigdy nie byli zaspokojeni. Tak długo, jak jestem w stanie utrzymać ich, by pragnęli tego, co mają inni, mogę polegać na tym, że będą się kłócić, walczyć, a nawet zabijać, aby to osiągnąć. Ludzi tak łatwo zwieść zazdrością, a wiesz, co mówią. Zazdrość jest okrutna jak grób. Tak, słyszałem to już wcześniej. Ostatnią rzeczą, o której wspomniałeś, była, jak mi się wydaje, pycha życia. Jak to się ma do Twojej platformy wyborczej? Ludzie zawsze poszukują wiedzy. Oszukałem pierwszych ludzi, by szukali cielesnej wiedzy o boskiej mądrości. Od tamtej pory w każdym pokoleniu działa to jak urok. Z większą wiedzą przychodzi większa duma. I wiesz, że duma to moja specjalność. A ponieważ ludzie nie lubią kierować się Bożą mądrością, jestem w stanie uwodzić ich wszelkiego rodzaju rzeczami, które pomagają nadymać ich ego. Ostatnio sława jest moim największym bestsellerem. Kto nie lubi uwagi i poczucia bycia ważniejszym od innych? Kiedy już czynię ich sławnymi, mogę prawdziwie wykorzystać ich do promowania mojego programu. Z ich pomocą przekonałem połowę świata, nie tylko do zaakceptowania grzechu, ale także do jego świętowania. Czy wiesz, co było moją najprzyjemniejszą kampanią dumy jak dotąd? Nie, co? Moja kampania gejowska oczywiście. Nie tylko mam szansę promować wasze samozniszczenie, ale mogę tego użyć do tego logo Boga, tęczy. Miłość to miłość, prawda? Mój plan nie tylko uniemożliwia wam bezwartościowym ludziom rozmnażanie się, ale także zniekształca rolę płci i pozwala mi wprowadzać wszelkiego rodzaju chaos i zamieszanie w waszych żałosnych społeczeństwach. To odniosło taki sukces. Mam mężczyzn przekonanych, że są kobietami i kobiety przekonane, że są mężczyznami.
a niektórzy są nawet przekonani, że nie mają żadnej płci. I mam jeszcze dwie inne kampanie inicjatyw na rzecz dumy, które chciałbym przedstawić w najbliższej przyszłości. Naprawdę? Zgaduję, że pewnie chcesz, żebym zapytał cię, czym one są, prawda? Pierwszą z nich jest duma z aborcji. Obecnie uważam, że możemy to osiągnąć. Społeczeństwo jest na to zdecydowanie gotowe. Zgłosiłem się do pomocy w Planned Parenthood, aby pracować nad marketingiem i promocją, a wszystko, co będziemy musieli zrobić, to uciszyć tak zwanych abolicjonistów i zwolenników życia, ponieważ reszta kościoła nie wydaje się tym zbytnio przejmować. Drugim jest duma z pedofilii. Społeczeństwo może nie być jeszcze na to gotowe, więc na razie się z tym wstrzymujemy. Muszę ich jeszcze trochę znieczulić, zanim to wprowadzimy. Okej, zmieńmy na chwilę bieg i porozmawiajmy o polityce. Niektórzy mogą uznać twoją politykę za destrukcyjną, a nawet niebezpieczną. Jak byś na to zareagował? Co powiedziałbyś swoim oponentom? Wszystkie moje strategie polityczne mają na celu jedną z tych rzeczy. Jedną z trzech rzeczy. Kradzież, zabicie lub zniszczenie. A jeśli nie spełnia jednej lub wszystkich tych trzech rzeczy, to nie jest w moim programie i nie promuję tego. Okej, cieszę się, że to powiedziałeś. Wygląda na to, że promujesz swój program w różny sposób dla różnych grup etnicznych. Jeśli tak, to dlaczego? Oczywiście. Byłbym głupcem, gdybym tego nie robił. Weźmy na przykład czarnoskórych. Jako ludzie są bardzo uduchowieni, więc nie mogę ich przekonać, że Boga nie ma. To, co udało mi się ostatnio zrobić, to przekonać ich, że nie jest to Bóg Biblii. Odniosłem prawdziwy sukces w promowaniu czarnego ruchu świadomości i islamu w ich społecznościach. Cieszę się, że wspomniałeś o czarnoskórych. Wygląda na to, że od dłuższego czasu jesteśmy na szczycie waszych priorytetów. Dlaczego tak jest? Jest kilka powodów. Czarni ludzie pomogli mi dotrzeć do mas. Jak wiesz, byłem odpowiedzialny za muzykę w niebie. Moje bity były tak wyczesane, że ponad 1/3 aniołów poszła za mną. I kiedy tylko znalazłem się na ziemi, potrzebowałem artystów i animatorów, którzy pomogliby mi promować mój przekaz tutaj. Któż może być lepszy od czarnych? Czarni posiadają wszystkie naturalne zdolności rytmiczne i muzyczne, których potrzebuję. I z łatwością mogę wpływać na nich pieniędzmi, ponieważ tak wielu z nich dorastało bez nich. Innym powodem, dla którego atakują czarnoskórych, jest to, że są silni psychicznie i fizycznie. Gdyby czarni ludzie kiedykolwiek odnaleźli swoją tożsamość w Chrystusie, miałbym kłopoty. Staram się więc zniszczyć strukturę czarnoskórej rodziny i trzymać czarnoskórych mężczyzn z dala od ich rodzin i kościoła. Narkotyki i więzienie to kilka z moich najpopularniejszych środków. Bez głowy rodziny ja mogę stać się głową i wpływać na ich dzieci bez większego oporu. Więc chcesz mi powiedzieć, że twoja polityka jest celowo rasistowska wobec czarnoskórych? Rasistowska? To chyba najlepsze prawo, jakie kiedykolwiek wymyśliłem. Nie mogę uwierzyć, że ludzie wciąż wierzą, że należą do różnych ras. Ale odpowiadając na twoje pytanie, tak, moją polityką zawsze było namierzanie i izolowanie grup ludzi. I ze wszystkich moich strategii ten patent z kolorem skóry zadziałał najlepiej. Zdecydowanie chcę oddzielić białych od czarnych. Tak długo, dopóki mogę sprawiać, by czarni byli rozgoryczeni, a biali obrażeni, nic mi nie grozi. Miejmy nadzieję, że czarni ludzie nigdy nie wybaczą. Tym sposobem będę mógł nadal ich wykorzystywać. Okej. Moje pytanie brzmi, jaką rolę, jeśli w ogóle, odgrywa twoja administracja w tej epidemii przestępczości czarnych na czarnych? Cóż, choć moja administracja jest wspaniała, nie możemy przypisywać sobie wszystkich zasług. Czarni ludzie bardzo nam pomagają, dokonując aborcji tak wielu swoich ludzi. Pozwalają nam sprowadzać śmierć na ich społeczności. Tak jak mówi Biblia, siejesz wiatr, zbierzesz burzę. Czy podczas wdrażania tych wszystkich strategii napotykasz opór lub sprzeciw? A jeśli tak, to od kogo? Jedna grupa w szczególności próbuje sprzeciwić się każdej polityce, którą próbuję wdrożyć. Gdyby nie oni, byłbym o wiele dalej z moim programem. Naprawdę? Więc co to za grupa? Ci upierdliwi, nowonarodzeni, naśladowcy Jezusa. Są dla mnie prawdziwym wrzodem na tyłku. Każdego pokolenia spotykają się i próbują zdemontować jedną z moich kluczowych polityk. Przekonałem połowę świata, że Jezus nigdy nie istniał, a drugą połowę, że nie był Bogiem, ale ich przekonać nie mogę. Są piekielnie zdeterminowani, aby mówić o Nim każdemu i szerzyć Jego przesłanie.
Niektórzy z nich wierzą, że przyjdzie, aby odsunąć mnie od władzy w tym pokoleniu. Szaleństwo, co? Ci idioci naprawdę mieszają w moim dorobku. Więc, Lucyferze, jak się czujesz, kiedy my, idioci, mówimy, że Jezus może powrócić w tym pokoleniu, aby cię pokonać? Tata, wszyscy powtarzacie to od wieków. Po prostu używam tego jako motywacji, aby przepchnąć tyle naszych planów, ile się da i zwieść tak wielu ludzi, jak to możliwe, zanim on wróci. Myślę, że idzie mi całkiem nieźle. Moje wyniki mówią same za siebie. Każdego dnia umiera około 150 tysięcy ludzi, a większość z nich nie zna Jezusa. 150 tysięcy ludzi. Wiesz co? Na tym zakończymy nasz wywiad. Chcę Ci podziękować za otwartą, szczerą, całkiem uczciwą dyskusję ze mną. Czy są jakieś ostatnie słowa, które chciałbyś przekazać naszym widzom? Tak. Chciałbym poświęcić tę chwilę i przekazać specjalne podziękowania dwóm grupom ludzi. Po pierwsze, chcę podziękować wszystkim moim zwolennikom. Jesteście rękami i nogami mojej administracji i bez was nie moglibyśmy nic zrobić. Trzymajcie tak dalej, szerzcie moje przesłanie. Po drugie, chciałbym podziękować podzielonemu Kościołowi. Uwielbiam sposób, w jaki się kłócicie i wykorzystujecie swoje przekonania do walki między sobą. Trzymajcie tak dalej. Naprawdę nie ma pośpiechu, by mówić ludziom o Jezusie. Wszyscy macie mnóstwo czasu.